Dobra, szybko, bo jestem przybity niczym Jezus do krzyża. Dzisiaj będzie komplikacja z alichemii, trialisów, czyli zwolenników takiej teorii spiskowej, że samoloty zrzucają jakieś bakterie czy coś. Dobra, no to lecimy. Elity żydowskie trują goijów. Zapomniałem powiedzieć, że tutaj większość rzeczy to będzie antysemityzm. To Żydzi trują nas. To powinno się nazywać komplikacje żali antysemityzmu. Coraz bardziej odechciewa mi się żyć na tej planecie XD. Musimy się temu przeciwstawić, informować innych, bo telewizja tego nie zrobi. To nie teoria, to fakt. Ludzie, obudźcie się z Matrixa i wyjdźcie na ulicę. To ścierwo wywołuje raka i nikt z tym nic nie robi. To jest prawda, a nie fake. Chemitrialis istnieje. No jak to się w ogóle czyta? Dobry temat, dużo można o tym poczytać. Oficjalnie to walka z globalnym ociepleniem, ale popatrzcie, jest mniej pszczół, motyli i innych owadów, gdzie w latach 90. było im mnóstwo, to niszczy układ odpornościowy ludzi i zwierząt. A to przypadkiem nie przez nawozy sztuczne? To jest nauka. Chcą kierować nawet pogodami. Wszyscy zrobią Bogowi. Boże. Wybijają nas jak bakterie. Nie ludzie zaczną o tym mówić. Nigga, what? Co ty pisze? Chemitralis to fakt. Zaczynam, jak to się kurde to czyta. Wierzyć można w Boga, smugi chemiczne są faktem, jak również dziwne choroby, które się pojawiają, a były niespotykane wcześniej. Może kiedyś medycyna nie była taka, jeśli nie wykrywała tych chorób. Kiedyś rozpylali to świństwo, z tego nie testują to codziennie, trzeba być wyjątkowymi idiotami. Istnieje był na osobach tych psychopatów, żeby to zjawisko kwestionować. Truja nas od lat, a wy teraz się mówicie za późno. Trucizna jest wszędzie. Żydowskie nas zabijają i nie ma dla nich kary. Dobra, to już koniec, teraz taki memik na koniec. Do widzenia. Cześć.